Witajcie na kanale Moja Turcja od Kuchni. Mam na imię Emilia i dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy. Przez 2 tygodnie nie robiłam zakupów, takich większych zakupów. Wykorzystywałam to, co miałam w zamrażarce, to, co miałam w lodówce. I nadszedł czas, żeby zrobić właśnie zakupy, większe zakupy. Zakupy zrobiłam wczoraj. Wczoraj chciałam nagrać hol zakupowy, ale zakupy zrobiłam bardzo późno, około godziny 19 i już nie miałam siły ani dobrego światła na to, żeby nagrywać, dlatego nie rozpakowywałam, nie przepakowywałam, nie przekładałam do pojemników produktów, które kupiłam. Większość jest nadal zapakowana tak, jak je kupiłam. Przepakowałam tylko ser, nabiał. Zaraz Wam wszystko pokażę, co kupiłam. Kupowałam produkty zdrowe. Kupując produkty, nie tyle ważna była cena, co jakość i rodzaj produktu. Żebym ja również mogła je jeść, a może ja przede wszystkim, bo rodzina się do mnie dostosuje, a ja do rodziny to tak bardziej, to trudniej, bo ja nie mogę jeść glutenu, nie mogę jeść laktozy i dodatkowo jeszcze robię sobie tą dietę, coś w rodzaju karata. Jeśli chcecie więcej wiedzieć o diecie, którą stosuję, wstawię link w prawym górnym rogu. Możecie wejść w link i obejrzeć film, o którym mówię właśnie o mojej diecie. O mojej zdrowej diecie i ogólnie o zdrowej diecie tureckiej. I moje zakupy właśnie są pod kątem diety. I nie tylko, ale przede wszystkim diety i pod kątem tego, co jedzą dzieci. Zaraz Wam wszystko pokażę, co kupiłam. Wydałam dużo, ale produkty, które kupiłam, wystarczą mi na więcej niż 2 tygodnie. A więc zapraszam na hol zakupowy. Zacznę od nabiału, ponieważ będę musiała włożyć go z powrotem do lodówki. Co kupiłam? Przede wszystkim ze względu na to, że ja nie mogę jeść laktozy, kupiłam sery kozie i owcze, albo właśnie sery mieszane z mleka owczego i koziego. Nie kupuję serów bez laktozy, ponieważ takich nie ma. Jeśli są, niektórzy widzę w internecie, że niektórzy kupują takie sery, ale ja jeszcze nie trafiłam ani na jogurt syzme, czyli jogurt grecki właśnie bez laktozy, ani na ser bez laktozy. Dlatego kupuję Kupiłam pierwszy raz kozie sery, więc, ale już je próbowałam wczoraj i jogurt próbowałam i ser, więc jestem zadowolona, nie miałam żadnych problemów żołądkowych, więc cieszę się bardzo, że trafiłam. Proszę bardzo, tu jest jogurt. Firmę mogę polecić, to jest 100% jogurt z mleka koziego. Cena tego jogurtu to 85 lir za ten słoiczek. Tutaj jest chyba niecały litr albo litr. Nawet nie wiem, nie widzę. O, jest 700 gram. Drogi, drogi, tak. Prawdopodobnie jeśli mamy porównać z cenami polskimi, to też pewnie jest bardzo drogi, ale no, jak ktoś ma problemy zdrowotne, no to nie ma innego wyjścia, musi sobie kupić taki ser. Tutaj mam ser twaróg. Oj, tak go będę trzymała. To jest ser twaróg. Też kozi, 100% mleka koziego. 300 gram, 35 lir. A tak w ogóle, może ja cen nie będę tutaj podawała, ale zapiszę. Zapiszę te ceny, zapiszę nazwy, co to jest i tak chyba będzie najlepiej.
Więc będę pisała ceny za kilogram albo ceny za opakowanie, w zależności od tego, co będę, co kupiłam. Tu mam masło. Masło pół kilograma. A tutaj mam masło 250 gram. Dwa masła, ale różne masła. To jest masło tanie. Tanie. No jak na masło ogólnie drogie, ale tanie jest, bo jest z dyskontu. O. 250 gram kosztował 35 lir, a tutaj pół kilograma 99 lir, czyli no, sporo tańsze to jest, ale do czego ja używam? Tego masła używam, chcę użyć do pierniczków, do ciasteczek, do jakichś takich wypieków, tarty na przykład. A to masło jest, ma po prostu lepszy smak, o, tak powiem. Używam tego masła na przykład, kiedy muszę polać, rozpuścić masło i polać zupę, albo dodać do jakiejś potrawy, w którym smak masła i zapach masła ma być wyczuwalny. Wtedy to masło jest dużo lepszej jakości od tego masła. A to jest bardzo dobre do ciasteczek. Będę robiła z dziewczynami pierniczki i wykorzystam właśnie to masło. To jest dla mnie zamiennik do margaryny. Nie używam margaryny, nie używam żadnych takich roślinnych tłuszczy twardych, dlatego używam tylko tego masła. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy ser pleśniowy. Turecki ser pleśniowy, chyba jeden z niewielu tureckich serów pleśniowych. Ten ser to jest çeçil. Już tu mój mąż próbował, zobaczcie. Ja już wcześniej go pokazywałam, tylko wcześniej kupowałam go na bazarze, więc on był na wagę, a teraz jest w wiaderku, kupowany w sklepie. Cenę zobaczycie na ekranie. To jest ser z mleka krowiego. To nie jest ser kozi, ja go nie będę jadła, to jest ser dla mego męża. Tutaj jest twaróg. Twaróg również z mleka krowiego i to jest twaróg z ostrą papryką, taki specjalny na śniadanie. To się nazywa Aci Biberli Lor. Lor to jest twaróg. Można go kupić bez papryki, sam twaróg i można... To jest chyba najlepszy ser do ruskich pierogów. Taki twaróg. On jest słony, więc się nie nadaje na przykład do sernika. Co my tu jeszcze? Aha, mamy tutaj takie sery. Ja już tu sobie włożyłam. Zaraz Wam pokażę. Trzy rodzaje sera. Jeden to jest ten çeçil. Taki ciągany serek dla dziewczyn moich. To jest ser topiony, to znaczy topiony. Ser, to jest ser biały, ale on się fajnie topi, o, w ten sposób. Tutaj jest ser podobny, taki z dziurami, podobny do sera polskiego żółtego. On się nazywa Michalić, chyba się nazywa. Nie jest bardzo słony, także świetnie się nadaje na kanapki, do tostów, też się ładnie topi. A ten ser to jest tulum. Tulum Bergama tulum i to jest ser z mleka owczego i koziego. Tutaj krowie też chyba jest, ale bardzo mało. Ten ser również będę mogła jeść ja. Specjalnie kupiliśmy taki tulum, żeby miał najwięcej sera owczego, później jest kozi i krowie mleko. Cena jest, różnica w cenie jest duża. Jeśli chodzi o ser z mleka całkowicie koziego, to kilogram, mniej więcej kilogram sera kosztuje 200 lir, a ten właśnie, gdzie jest mleko owcze, kozie i odrobina mleka krowiego, taki ser jest, to cena 130-135 lir chyba. Jeśli dobrze pamiętam, na ekranie wyświetli się Wam cena, więc różnica w cenie jest duża, dlatego warto, moim zdaniem, szukać serów właśnie
tureckich i sprawdzać zawartość, tak? Jakie mleko jest w danym serze, bo te produkty tej firmy to są dosyć drogie produkty, tylko z sera koziego i one są specjalnie robione dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Dlatego są drogie. A takie sery jak ten Bergama Tulum to są sery, które są produkowane od wieków, więc są bardziej, mają bardziej przystępne ceny. Taki Tulum to jest ser leżakujący i on leżakuje około 6-8 miesięcy, więc to jest to mleko krowie, czy ta laktoza z mleka krowiego została i tak już zużyta, że tak powiem, przez bakterie mlekowe, bakterie serowe, więc nie działa jakoś ta laktoza, już nie wpływa tak źle na osoby, które mają nietolerancję laktozy, więc spokojnie można jeść taki ser. Jeśli chodzi o produkty nabiałowe, to już wszystko. I teraz na chwilę zrobię przerwę, żeby włożyć je z powrotem do lodówki i zaraz pokażę kolejne produkty. Chciałam powiedzieć jeszcze, że z produktów, które kupiła mama w lodówce, są jeszcze jajka. 20 sztuk jajek ekologicznych i mięso. Kilogram mięsa mielonego, kilogram mięsa pokrojonego w kostkę, gulaszowego i pół kilograma kotlecików, które się nazywają inegül köfte. To mam już w lodówce, nie będę wyjmowała, nie będę Wam pokazywała mięsa, ale chodzi mi o to, że podam Wam później ogólną cenę, ogólną wartość tych zakupów, dlatego mówię też o jajkach i mięsie. Poza tym, co kupiłam dla siebie i córek, tak, dzieci. Dla córek, oj, tu mi się otworzyło, szeleszczę, moment, jak to mam zapakować, nie zapakuję inaczej. To są takie chlebki bazlama, które się nazywają bazlama. Przepis na bazlamę. Link do przepisu wstawię Wam w opisie filmu. Na moim blogu jest przepis na bazlamę. Spróbuję jeszcze kiedyś zrobić bazlamę i wstawić przepis jak w formie filmu. To są takie malutkie bułeczki ze zwykłego pszennego pieczywa. Ja z nich robię tosty dla moich córek. Odłożę na razie. Co dalej? Mamy tutaj figi, suszone figi. Cena za kilogram będzie wyświetlona na ekranie. Mam figi suszone, kupiłam po to, żeby sobie zjeść do kawy. Jako zdrowa, słodka przekąska. Mogę jeść takie suszone owoce, jeden albo dwie sztuki, najlepiej z orzechami. Mój mąż też bardzo lubi figi suszone, więc on też będzie jadł. Dzieci nie za bardzo. Tutaj mam suszone morele. One są ciemne, bo one są suszone na słońcu. Suszone morele jasne, które możecie kupić w sklepie, takie błyszczące, one są suszone w specjalnych suszarniach i są konserwowane czymś, co się nazywa kukurt, wapnem, czymś, nie wiem dokładnie, napiszę Wam po prostu, jak ten kukurt się nazywa po polsku. Takie są bez żadnej chemicznej obróbki, bez dodatkowych. Są, zaraz Wam pokażę, bo te takie suszone na słońcu też możecie kupić, takie trochę błyszczące, więc one są w jakimś oleju też zakonserwowane, w jakimś tłuszczu.
Te nie świecą, są takie typowo, całkowicie naturalne. Są miękkie, wystarczająco miękkie, żeby je pogryźć. Nie są twarde, chociaż sprzedawca powiedział, że będą twarde, ale da mi spróbować, więc wcale twarde nie są, są miękkie, po prostu nie są. Są bez tej tłustej otoczki, więc mają też inną cenę. Nie wiem, wpiszę Wam, nie pamiętam, wpiszę Wam na ekranie. Co dalej kupiłam? Tu mam odrobinę aronii. Aronia, tu są orzechy laskowe. Będę robiła granolę, jak zwykle, orzechowo-owocową tym razem, bo dodam też morele, dodam też właśnie aronię. Aronia w Turcji nosi nazwę Yaban Mersini. Ogólnie pod nazwą Yaban Mersini mogą się kryć różnego rodzaju jagody, na przykład aronia, borówka, czy nawet leśne jagody. Tak więc kupując coś, co ma nazwę Yaban Mersini, musicie sprawdzać, co dokładnie kupujecie, co jest Wam sprzedawane. Tutaj akurat jest aronia. Tutaj, tak jak mówiłam, orzechy laskowe. Czarny pieprz. Mam w ziarnach. Dodam do młynka, bo już mi się skończyły się ziarna, więc kupiłam. Tutaj jest sumak. Sumak dodajemy do różnych sałatek i do ryby, do sosu do ryby. Sumak ma taki kwaśny smak i zakwasza właśnie potrawę. Można też dodawać sumak, ale to bardziej dodają wtedy w ziarenkach ten sumak do sarmy, czyli do zawijanych liści winogron. I wtedy one mają też taki lekki, kwaśny posmak. Dalej, co my tu mamy? Ciecierzyca. Kupując ciecierzycę, miałam dwa rodzaje ciecierzycy do wyboru. Jedna pod nazwą Yerli, czyli turecka ciecierzyca, tak? A druga Balıkesir, nohut, czyli ciecierzyca z Balıkesir. No więc pytam sprzedawcy, o co tu chodzi? Balıkesir to jest przecież miasto czy powiat w Turcji, no i Yerli to też znaczy, że turecka, więc o co tu chodzi? Sprzedawca powiedział mi, że ta z Balıkesir, ok, jest z Balıkesir, ale nasiona tej ciecierzycy są zagraniczne. Ta ciecierzyca była większa, można ją gotować bez namaczania, bez moczenia jej. Łatwo się gotuje, jest ładniej wygląda, zagraniczne nasiona. Była chyba nawet droższa od tej zwykłej ciecierzycy. Ta ciecierzyca jest mniejsza od tej właśnie zagranicznej, ciemniejsza i sprzedawca powiedział mi, że mam najpierw ją namoczyć. Mówię, że zawsze moczę ciecierzycę i moczę ją długo, bo aż 48 godzin. O, to dobrze, stwierdził. To dobrze, to na pewno napęcznieje, na pewno się ugotuje, bo gotuje się ją dłużej. To jest ciecierzyca z tureckich starych nasion, więc nie dziwię się, że będzie twardsza, będzie i na pewno będzie smaczniejsza od ciecierzycy tej z nasion zagranicznych. Tutaj mam soczewicę czerwoną. Widzicie, że ona ma trochę, zaraz Wam z bliska pokażę, ona ma trochę inny kolor, nie jest błyszcząca, jest troszeczkę inna niż ta soczewica, którą znacie ze sklepu. Sprzedawca stwierdził, że to jest odmiana typowo turecka. Ja wiem, że kiedyś ktoś opowiadał w jakimś programie właśnie o naturalnej soczewicy, no i mówił, że soczewica czasem jest też konserwowana właśnie, żeby dłużej ją można było przechowywać i wtedy ona jest taka błyszcząca, taka
inna po prostu odmiana. To jest taka wiejska, typowa soczewica, bez żadnych obróbek. I tu mam jeszcze coś, co od niedawna można kupić w Turcji. To jest kasza gryczana niepalona. Jeszcze kilka lat temu była dostępna w Turcji tylko i wyłącznie kasza gryczana palona. Była ona sprowadzana bodajże z Ukrainy, ale Turcy zasiali też kaszę gryczaną w Turcji, wyrosła. Mamy dostęp do kaszy gryczanej niepalonej, mamy dostęp do mąki z kaszy gryczanej niepalonej, mamy dostęp do mąki z kaszy gryczanej też palonej i dwa rodzaje są mąki z kaszy gryczanej niepalonej. Jest mąka chlebowa i mąka taka biała do na przykład do ciast, do pierogów. Ja robiłam z takiej mąki z kaszy gryczanej niepalonej, robiłam różne potrawy i muszę Wam powiedzieć, że w smaku nawet nie odróżnia się aż tak bardzo od tych potraw ze zwykłą mąką pszenną. Nie ma aż takiej dużej różnicy. Rodzinka jadła, nic nie mówiła. No tylko wiadomo, po prostu inna jest konsystencja wtedy tej potrawy. Ciasto jest mniej puszyste, nie wygląda tak identycznie jak to ciasto z mąki pszennej. Ja tu mam kilogram tej kaszy gryczanej niepalonej i będę robiła z niej chleb. Kasza gryczana będzie fermentowała, później będę blendowała, zostawię do wyrośnięcia i będę piekła. Przepis nagram, pokażę Wam, jak to robię. Taki chleb robi się chyba dwa dni albo nawet dłużej. W każdym bądź razie chleb jest bardzo smaczny, całkowicie bezglutenowy, jeszcze na dodatek ze sfermentowanej kaszy gryczanej, więc też wartościowy, jest bardziej wartościowy od tego takiego zwykłego chleba z mąki gryczanej z proszkiem do pieczenia albo z drożdżami na przykład, bo ten będzie bez drożdży, po prostu tak jakby był robiony na zakwasie. O. I teraz ostatni, a raczej przedostatni produkt to są płatki owsiane. Tutaj jest 950 gram, prawie kilogram. Udało mi się kupić w promocji. Za 500 gram takich płatków owsianych w zwykłym sklepie zapłaciłabym 23 liry. Te kosztowały 29,90. Kupiłam je w dyskoncie w A101. Były w promocji. Więc kupiłam dwie paczki nawet. Będę robiła granole. Moje dziewczyny bardzo lubią granole, więc będą jadły. I kupiłam jeszcze moim dziewczynom coś niezdrowego. To są nudle. 300 gram czy 350? 300 gram takich nudli. Tutaj jest 5 małych opakowań. Takie nudle kosztują 9,90. Paczka makaronu zwykłego, pszennego. Wiadomo, te nudle też są pszenne. Zwykłego makaronu paczka 500 gramowego kosztuje około 10-12 lir. A paczka zdrowego makaronu, zaraz Wam pokażę, teraz go nie kupiłam. Kupiłam go wcześniej. Ja używam takiego makaronu. To jest makaron pasta villa, bezglutenowy i wegański. Veggie pasta się nazywa i to jest makaron z grochu, z żółtego grochu, takiego jaki znamy w Polsce. I paczka takiego makaronu kosztuje 39 lir za 350 gram. 350 gram zdrowego makaronu kosztuje 39 lir. A paczka 300-gramowa niezdrowego makaronu 9,90. Zobaczcie, jak nas
karmią, taka jest polityka żywieniowa chyba każdego kraju. To, co jest niezdrowe, jest tanie, a to, co zdrowe, drogie. I to już wszystko na dziś. Moje zakupy. A, nie, przepraszam, mam jeszcze coś. Zapomniałam, kupiłam jeszcze coś, co jest niezbędne w każdym domu. Papier toaletowy. 12 rolek za 48 lir. I też kupiłam w A101, bo jest tańszy. Była promocja, obniżka z 58 do 48, więc stwierdziłam, że kupię. Zawsze jest potrzebny, zawsze się przyda. A tym bardziej, jeśli jest promocja, warto kupić, ale kupiłam tylko jedną paczkę. I to już wszystko. Moje całe zakupy. Powiem Wam, ile zapłaciłam za to wszystko. 2500 lir. Prawie 2500 lir. Nie całe, ale no mam nadzieję. Powinno mi to wystarczyć na długo. Przynajmniej na 3 tygodnie. Ja wcześniej wstawiłam film, tutaj będzie w prawym górnym rogu link, jeśli będziecie chcieli, będziecie mogli obejrzeć. To jest film o tym, co kupiłam, jakie produkty na tydzień za 700 lir. To są moje zakupy co najmniej na 2 tygodnie. Myślę, że 3 tygodnie wystarczą. Na 3 tygodnie wystarczą. Dokupię tylko warzywa. Minęło niedużo, chyba może tydzień, może dwa, odkąd nagrywałam ten właśnie film o tym, co kupiłam za 700 lir. I ceny wzrosły, więc wartość moich zakupów też wzrosła. A jeszcze chciałam wam zauważyć, że czy soczewica, czy ciecierzyca. Kupicie oczywiście tańsze wersje tych produktów w marketach. Ja to kupowałam na wagę. W marketach kupicie taniej, bo prawdopodobnie o 10-15 lir tańsze będą. 10 to na pewno, 15 może przesadziłam, ale 10 lir na pewno będą tańsze. Ale będą to produkty zagraniczne. Z Meksyku, z Kanady, z Bangladeszu chyba, czy z Gwatemali, już nie pamiętam. W każdym bądź razie Turcja sprowadza, pomimo tego, że ma własną soczewicę, własną ciecierzycę, ale naturalne, tureckie produkty są drogie, dlatego sprowadzają tańsze z zagranicy i sprzedają je w dyskontach typu A101, BIM czy SHOCK, albo w marketach, właśnie tańszych marketach. Tak więc jeśli chcecie kupować nieprzetworzone, jakieś takie naturalne, całkowicie produkty, musicie sprawdzać i kupować w określonych sklepach. Ja to w markecie kupiłam dosłownie te płatki owsiane, co ja jeszcze kupiłam w markecie, papier toaletowy i te nudle. To jest z marketu. Resztę wszystko kupiłam albo od Baharatczy, czyli te kasze, ciecierzyce, to jest od Baharatczy. Sery są ze sklepu zwanego Ciftlik, czyli gospodarstwo. Takie właśnie, w których można kupić produkty od gospodarzy. No chyba wszystko więcej w innych sklepach. A, jeszcze u rzeźnika. Mięso kupowałam. Mięso, jajka kupowałam u rzeźnika. O. Tak wyglądają moje zakupy. Ceny, miejsca, w których robię zakupy, opowiedziałam Wam o nich. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I wiecie już, że w Turcji można robić 2 rodzaje zakupów, tak? Można pójść sobie do marketu i kupić wszystko naprawdę tanio, ale jakość
produktów jest różna i można pójść do sklepu typu Gourmet, typu właśnie Chiftlik i tam kupić produkty droższe, ale lepszej jakości i prosto no, od gospodarza. Można też zamówić przez internet od razu od rolników. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście film. Jeśli Wam film się podobał, to koniecznie kciuk w górę i subskrybujcie kanał. Subskrybujcie koniecznie, ponieważ każda subskrypcja, każdy kciuk w górę i każdy komentarz daje mi motywację do nakręcania kolejnych filmów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz!